10. Międzynarodowa Konferencja Borówkowa. Nie mogło na niej oczywiście zabraknąć firmy Folkrik, która już kolejny raz jest jednym z głównych partnerów tego ważnego międzynarodowego wydarzenia. Tegoroczne hasło przewodnie konferencji to nowa era. Mariusz, czy mógłbyś się w jakiś sposób odnieść do tematu głównej konferencji? Co według Ciebie oznacza nowa era dla branży borówkowej? Nowa era, przede wszystkim, dzień dobry. To decyzje plantatorów, jaki owoc chcą produkować. Czy jest to owoc na przetwórstwo, czy to jest owoc do obrożenia, czy to jest owoc organiczny, czy to jest owoc na rynek świeży. I takie decyzje, moim zdaniem, ta nowa era przynosi, bo my uprawiamy wszystko i dla wszystkich, a jednak będzie potrzebna, moim zdaniem, w przyszłości specjalizacja. Mariuszu, czy mógłbyś naszym słuchaczom powiedzieć, w jakim kierunku, które z Waszych odmian właśnie w tych nowych realiach rynkowych sprawdzają się lub będą się sprawdzać? Oczywiście, ja zawsze to powtarzam, perfekcyjna odmiana nie istnieje. Więc w zależności od stylu uprawy, lokalizacji, jesteśmy w stanie dopasować odmiany. My w Folkriku co roku mamy 35 tysięcy selekcji do wybrania, które mogą stać się przyszłymi odmianami. Obecnie zaczynamy współpracować z plantatorami, gdzie te testy, zanim odmiana pójdzie na rynek, jest robione w różnych krajach, także w Polsce w kilku miejscach. Więc to nam producenci, rolnicy owoców powiedzą, którą odmianę chcą w przyszłości. Nie my im powiemy, uprawiajcie tą odmianę, bo my ją mamy. To jest wszystko już w tej chwili w rękach plantatorów. To oni będą decydować, które odmiany wejdą na rynek i do czego ich zdaniem będą służyć. Więc ten cały program w tej chwili rusza. Ruszamy z programem, z selekcją odmian do przetwórstwa, do zbioru mechanicznego. Mamy do uprawy organicznej, zaczynamy robić program do uprawy organicznej, a także na rynek konwencjonalny to cały czas rozwijamy jakby tą jakość odmian, jakość owoców, które te odmiany są w stanie produkować. Czyli Folkrik nie wypuszcza nigdy odmiany, która nie jest lepsza od poprzedniej. Czyli musi być lepsza od poprzedniej, inaczej nie ma sensu jej wypuszczać na rynek. Które z dotychczas wprowadzonych do produkcji towarowej odmian borówki wysokiej sprawdziły się w polskich realiach produkcyjnych? Tu ciężko powiedzieć, bo Polska ma różne klimaty. Czyli jeżeli mówimy o ścianie wschodniej, nie wszystkie odmiany na ścianę wschodnią, szczególnie po zimie poprzedniej, się sprawdziły do końca, ale to była ekstremalna zima. Pierwsza od 30 lat tego typu. Natomiast powiedzmy 95 terenów Polski w tej chwili może spokojnie pewną, jakby to powiedzieć, odmianą, którą wszyscy chcą, nawet po ostatniej zimie, stał się walor, mimo to, że miał uszkodzenia na wschodniej ścianie i to dosyć spore, ale Polska chce tego walora, chce dużych owoców, które bardzo łatwo się zbiera i bardzo szybko przychodzi plon, czyli bardzo szybko jest zwrot kosztów, które są wsadzone w inwestycje. Więc walor jest jedną z takich liderów, no i dalej Lastkol. Lastkol już od wielu lat jest jakby, zaczyna się wcześniej niż Aurora i kończy się wcześniej niż Aurora, czyli tak naprawdę jest to typowo wrześniowy owoc. W niektórych rejonach kończy się w połowie września, w niektórych koniec września, zależy od regionu Polski. Natomiast jest to owoc, który innego tego jakości owocu na rynku w tej chwili nie ma. Także Lastkol i Valor, czyli zastępstwo Blue Cropa, w tej chwili jest jednym z liderów. Konferencja umożliwia nam spotkanie się w branży. Branża, jak każda branża jagodowych owoców, my wszyscy się znamy. Wszyscy cały czas jesteśmy. Jesteśmy w stanie wymienić informacje, zmienić czasami opinię niektórych, moją także, i to pozwala na pociągnięcie naszych plantatorów i całej branży do przodu. My nie zostajemy w tyle dzięki takim konferencjom. My cały czas się rozwijamy i cały czas udoskonalamy swoją wiedzę.